Hejka kochane ptaszynki, czy jesteście gotowi na kolejny film z hodowli koni Lory? Jeśli tak, to proszę mi zapłacić, zostawiając łapeczkę w górę i zapraszam. Na ten moment mamy 4 konie, więc to już naprawdę robi nam się prawdziwa hodowla. Nie, spokojnie, to tylko atak histerii, bo właśnie jesteś nastolatką, która zaszła w ciążę z chłopem, z którym się w sumie kłócisz, ale dzisiaj postaramy się naprawić nasz związek. Na razie idźmy ogarnąć Lorę, bo trochę jest głodna. Niestety, ale to jest nasza kuchnia. Nie wiem, jak to zrobimy, ale musimy sobie dzisiaj urządzić jakąś kuchnię, bo tak nie da się żyć, zwłaszcza, że powiększy nam się rodzina. Plus, padał przed chwilą deszcz, a nasze konie nie mają stajni. Co? Teraz mamy iść do szkoły? U, przyszedł jej nauczyciel. Słuchajcie, robi się poważnie. No dobra, ale ja chcę spotkać Aurelię, z nią porozma... Okej. Nie ma go dzisiaj w szkole. Ej, codziennie był w szkole i teraz go nie ma. Ta ciąża dobija Lorę. Ja się jej w ogóle nie dziwię. Aha, dyrektorka zaczęła płakać. Ty naprawdę lubisz pyskować. Jak tak dalej pójdzie, każe ci zostać za karę po lekcjach. Co? Weź w ogóle, idziemy od niej. Znowu na nią krzyczą, nie? I po prostu ona nic nie zrobiła. Skończyłeś lekcję i miała iść na stołówkę. Tak bardzo jest jej do śmiechu, podkowa. Dziś możesz szlifować swój dowcip całe popołudnie, bo zostajesz po lekcjach w szkole. Aha, bo ona sobie zażartowała, bo jest spięta z powodu stresu. Ej, ta szkoła jest okropna. Ta dyrektorka po prostu cały czas się spina do Lory. My przychodzimy, ona podchodzi i na nią krzyczy. O matko, chyba jej dar... Co ona krzyczy, że jest w ciąży? Zobaczcie! I jako jedyna ona ma zostać po lekcjach. Ej, wiecie co? Ja nie zostanę po lekcjach. A mamy dzisiaj jeszcze dużo rzeczy do zrobienia na ranczu, więc po prostu uciekamy sobie z tej lekcji. Wyrzucona! Złe wieści, Lora została wydalona z liceum. Ty, co? Za takie głupstwo? Więc tak nie przygnębia jak wydalenie z liceum. Myślę, że bardziej przygnębia cię ta ciąża. Bardzo dobrze, że nas wyrzucili. Po prostu powiedzmy im prawdę w oczy, że ta szkoła to jest syf. Rzućmy teraz tej nauczycielce, co ona nam złego zrobiła. Patrzcie, jaka jest zła. Ten widok jest wart wszystkiego. Tak marszczy brwi, że prawie jej oczy zamyka. O, i Lora jest nagle pewna siebie. Nic tak nie poprawia nastroju jak cudze nieszczęście. O tak! O nie, to był ostatni raz, kiedy na mnie nakrzyczałaś, głupia babo. Teraz Lora wyjaśnia dyrektorkę. Już nie mamy żadnych skrupułów, nic nas tu nie trzyma. Chluśnie ją napojem. O, my gift! Prosto w twarz! O tak! Patrzcie, jaka wkurzona, o to nam właśnie chodziło. I w ten oto sposób skończyła się nasza kariera szkolna. Ojej, źrebiątko w drodze! Gratulacje, Bunia! Ojej, Bunia! Ej, mi tak szkoda tych koników, ja muszę im zrobić tą stodołę, ale teraz jeszcze dostaliśmy rachunki do zapłacenia. I to wcale nie jakoś super mało, bo aż 400 simoleonu. To teraz poprosimy naszego bandziora, żeby postarał się o potomstwo z Gają. Udało się! Mam nadzieję, że skończy się to małymi konikami. Jest! Źrebiątko w drodze! Gaja jest w ciąży, jak super! Gratulacje, Gaja! Patrzcie, jaka jest szczęśliwa! Lora jest załamana, ona płacze, słuchajcie, pod kołdrą i ja poprawię jej humor. Wiecie co? Ja zauważyłam, że my mamy obok naszej działki tutaj taki tor treningowy, z którego możemy korzystać i wcale nie potrzebujemy mieć własnego. I za te niecałe 2000 postaram się zrobić właśnie Gai salon, kuchnię. Może to jej poprawi troszeczkę humorek. Teraz wnętrze wygląda tak trochę staro, ale też tak brzydko, tak niezadbanie. Totalnie wymieniłabym okna i są takie prawdziwe okna z takimi, o Jezu, ogromnymi ramami. Od razu to wygląda o wiele lepiej. Jadalnię już mam niemal skończoną, brakuje tylko jakiejś fajnej firanki. I tutaj będzie takie małe radio właśnie wiejskie, które umieszczę na parapecie, bo te parapety są na tyle fajne, że można coś tam włożyć, bo one są takie, wiecie, z fajną ramą. Póki co na lepszą lodówkę i piecyk nas nie stać, mam coś takiego. I tym sposobem wygląda to doprawdy nie najgorzej, zobaczcie. Brakuje jeszcze ozdób, różnych innych rzeczy, ale jest już bardziej przytulnie, no i przynajmniej coś w tym pomieszczeniu jest. Proszę się rozchmurzyć. Zamykam nasze koniczki w tym większym ogrodzeniu. Trafiła tutaj również Bunia. Gaja się Bunią fajnie opiekuje, więc one mogą być razem i obie są źrebne, więc jest git. Wysłałam bandziorka do ćwiczenia tego biegu poprzez beczki. No i teraz kazałam Lorze przygotować wystawny posiłek, bo zaprosimy sobie kilka osób, taka mini domowa imprezka, właśnie żeby ochrzcić, powiedzmy, że to będzie domówka, żeby ochrzcić nasz nowy salon. Aha, dzień dobry panu, witam serdecznie, co pan robi w domu do jasnej anielki? Chyba przyszedł się pochwalić tym, że właśnie wykonał dobry trening. Co? Nagrody za wezwanie. Goście chętnie zostawiają datki na rzecz rancza w postaci simoleonów? Ile? Cóż, to już zależy od powodzenia imprezy. Ej, zróbmy to, może dostaniemy jakiś hajs. No, to jest niesamowite, a więc zaprosimy trochę więcej ludzi wobec tego. Oczywiście Aurelia, zależy nam na nim najbardziej.
U nas na ranczu, o matko, bycie raz robię taką imprezę. Spotkaj się z gośćmi, zjedz potrawę z grilla, niech goście zjedzą potrawę z grilla. Boże, Bandziorek, przestań nam biegać co chwilę do domu. Na razie niech się przywiąże do tego. Nie zrobiłeś tego! Nie zrobiłeś tego w domu! Ale świnia! No dobra, słuchajcie, to zróbmy tą imprezę. On już wie, że jesteśmy w ciąży, ale ma przynajmniej lepszy humorek. Zrobimy im hamburgery, może wpłacą jakieś datki. No nie, ja muszę tego Bandziorka stąd wy... Czekajcie, muszę go wygonić, bo on cały czas tutaj wchodzi. Ej, wszyscy się dobrze bawią, nawet Kasandra przyszła. Jak się cieszą, ej, to jest prze... Ej, co ty robisz? A co za gość? Przyznam wam szczerze, że fajna imprezka. I może uda nam się, co jeszcze musimy zrobić? Żartuj z gośćmi, weź udział w kombojskim tańcu. Nie, czy wy to zrobili? Czy wy to... On? Widzieliście to? On ucałował ręce Kasandry. Nie no, my go wyjaśnimy po prostu zaraz. Chodź tutaj. Prezent jej daje. Nam nie dał nigdy prezentu. I to jeszcze romantyczny. Zawiodłam się, widzowie. Zawiodłam się na nich. I to zawiodłam się naprawdę. I wiecie co, mam ochotę poważnie zadymić. Zaraz tutaj zerwi. Nie ma czegoś takiego. Sorry bardzo. Nie każdy wie, że ty nie jesteś taka, nie? Żebyś była na łasce jakiegoś chłopa, który cię nie szanuje. Dziewczyny, szanujcie się. My sobie świetnie bez ciebie poradzimy. No mercy. O nie, ona teraz jest wściekła. Ale powiem wam, że się tak wkurzyłam na tego Aurelia. Gdzie jest ten wariat jeden tutaj? Tu jest. Nie wiem, jeszcze musimy się jakoś zemścić na nim. Ale z drugiej strony to będzie ojciec naszego dziecka, więc trochę głupio się mścić na nim, nie? Ale dobra, oni teraz tańczą razem taniec chowbojski. Każdy w swoim w ogóle innym rytmie, co mnie mega rozwala. Odegramy się na nim i to my poderwiemy Kasandrę. Patrzcie, dostaliśmy od niej róże. Ona też jest zachwycona nami. Jesteś moim sercem, moją duszą, moim skarbem, moją teraźniejszością i przyszłością. Bez ciebie nie istnieje. Boże, i Kasandra jest bardziej romantyczna niż wiele chłopaków. Ej, robimy pierwszy pocałunek przy nich wszystkich. Ej, on płacze. Już go doprowadziliśmy do łez, bardzo dobrze. Patrzy. Jest załamany, tak. Zemsta jest słodka i natychmiastowa. Zdobyte nagrodę i dostaliśmy 450 simolonów, to bardzo dobrze. Ej, poprośmy, żeby została naszą dziewczyną. W sumie z nią się zawsze przyjaźniliśmy. I mamy tutaj od niej różę, którą dostaliśmy. Więc ja tą różę posadę. Jak słodko pocałowała ją. A ona teraz znowu jest załamana. Przydałaby się nam zmywarka, bo ona myje te naczynia od 2 godzin. A jeszcze musimy iść konie ogarnąć. Zaczął się poród, Bunia rodzi, jak super. Jesteśmy przy Buni, uspokajamy ją. O, chyba teraz zacznie się, właśnie w tym momencie, jak super. Położyła się, nie, ona poszła spać. Halo, ty rodzisz. Jest. Słuchajcie, teraz się to dzieje, w tym momencie. Ej, jestem ciekawa, jaki będzie źrebaczek. Ole, super. Od razu go sprzedajemy, bo potrzebujemy pieniędzy. W sensie zostawimy go na jeden dzień, niech się cieszy z życiem. To ogier, jak go nazwiemy, więc musi mieć imię na literkę B. Ja w ogóle przejrzałam teraz wasze komentarze pod moim ostatnim filmem i nie znalazłam żadnego imienia dla ogierka na literę B, więc kochani, piszcie propozycje imion dla naszych nowych koni właśnie w komentarzach. Skoro Bunia i Bandziorek, to może Budyń. Co wy na to? Ale ja nie wiem, czy on będzie taki budyniowy, ale zobaczymy. Niech będzie miał na imię Budyń. Ej, ja jadłam wczoraj Budyń i on jest jak Budyń, to nie. Niesamowite! Właśnie jak budyń waniliowy wygląda. O Jezu, jest fantastyczny. Ej, totalnie sobie nie radzimy. Jest trochę bałagan, to są jakieś śmieci. Nasze konie, trzeba je właśnie ogarnąć. Popsuł nam się zlew. Złamane serce ma jeszcze. Wiecie co, zrobię dzień dobroci dla tych koni, skoro my sprzedamy naszego budynia jeszcze dzisiaj. I ja odblokuję właśnie bramki. I niech się poznają, niech cały dzień robią co chcą i zapamiętają ten dzień do końca życia. Jakie to słodkie. Jak one hasają przesłodko. O nie, no po prostu nie mogę z nich. A ten jaki szczęśliwy ojciec. Zaczął się poród, matko, teraz Gaja rodzi. A Laura jest bardzo zmęczona. Ale oczywiście idziemy tutaj. Uspokój rodzącą klacz. Podobno ty i Kasandra chodzicie ze sobą, gratuluję zdobycia nowej dziewczyny. Dzięki, Amber, ja go w ogóle lubię, on jest taki mega miły. To klacz, druga klacz, na G. Może goździk. Gaja, Gracie, goździk, pasuje. Czekajcie, chcę zobaczyć, o Boże, ten konik jest niesamowity. On jest taki jak mama. Ej, ona jest po mamie. Ale ma biały ogon i białą grzywę. Ja chcę ją zostawić. A ja chyba zrobię ankietę, czy zostawiamy goździk, czy nie. Bo goździk jest prześliczna. Ej, słuchajcie, taka nietypowa właśnie. No jest przesłodka. I w ogóle ja kocham te konie. To jest najlepszy dodatek ever. Nie bawiłam się tak od czasu premiery wiejskiej sielanki. O, Kasandra do nas przyszła. Tak się skończyła ich przyjaźń. Minusy bycia w ciąży. Ona wstaje tylko po to, żeby skorzystać i się najeść. Idzie dalej spać. Poród za nie. Wiadomo, kiedy ona może jeszcze urodzić w każdym momencie, to straszne. Serio, teraz rodzisz? Właśnie wysłaliśmy wszystkie nasze konie do treningu.
miało być tak pięknie. Nie mamy jeszcze gotowego pokoiku dla dziecka. Chciałam zrobić pokoik dla dziecka. To zdecydowanie przedwczesny poród. Nie wiem, co to będzie za dzieciątko, więc kupię może taką kłuskę pasującą bardziej do salonu w takim razie. Patrzcie, kto przyszedł. Jak super, że ty akurat przyszedłeś, bo akurat... dobra, przeproś go. Wiecie co? To jest ten czas, kiedy potrzebujemy wsparcia. Dobra, niech będzie przy porodzie w takim razie. Urodź dziecko. O ja, to jest ten moment. On jak panikuje, bardzo dobrze. W końcu musisz poczuć to, że to jest twoje dziecko. Aha, on uciekł z domu. Nie, on jest okropny. On jest okropny po prostu, on uciekł z domu. To dziewczynka! Boże, jak dobrze, że to dziewczynka, jak my ją nazwiemy. Oczywiście na literkę L. Ja tak pierwszy co mi przyszło do głowy, LL. Lawenda. Lawenda podkowa. Ej, bardzo pasuje do takiego rancha iwickiego stylu. Dobra, pokaż córkę. Jest, jak super. Jak krzyczy. Aha, on przyszedł i krzyczy na nią. Aurelio mnie obraża. Co za bezczelny cham i typ. Zaraz po porodzie na nią krzyczy. Co za... Po prostu... Nienawidzę go. Lawenda i Laura zostaną po prostu same. Nie ma innego wyboru w takim bądź razie. Ej, to ja zmienię jej strój na jakiś taki lawendowy właśnie. Postanowiłam, że pokażemy mu lawendę. Jak będzie chciał mieć kontakt z córką, to spoko. A jak nie, no to niech się po prostu spada na drzewo prostować banany, bo strasznie mnie wkurza on. Zobacz, to jest twoja córka. Patrzcie na jego minę. Lawenda, Laura i nasze zierbaczki są przepiękne. My sobie poradzimy, widzowie. Teraz jest święto zbiorów, może nie mamy za dużo hajsu, ale damy radę. Zatrudnimy sobie nianię do naszej lawendy, a my jedziemy sprzedać naszego pięknego budynia. I zastanawiam się, czy goździk też sprzedamy. Zacznijmy od wysyłania dorosłych koni na treningi. Gdy nasze koniki już poszły, zajmijmy się teraz naszym kochanym budyniem. Najpierw go wyszczotkujmy, nakarmmy. Pożegnajmy się niestety. Możemy go sprzedać za 1150. Dobra, robimy to, widzowie. Sprzedajemy go. On będzie szczęśliwy w jakimś innym domu. Dostaliśmy 1000 molont, jak fajnie. Teraz możemy uratować innego konia. Mam taki plan. Weźmy sobie, zadoptujmy małego ogierka, na przykład mu, i będziemy go tak szkolić od malutkiego i on będzie naszym takim ogierem rozpłodowym, że będzie w pewnym momencie warty na przykład 20 tysięcy i on będzie właśnie naszym ogierem rozpłodowym. Uratowany koń. On ma na imię Mo i jest łaciaty, więc myślę, że fajne imię dla niego to właśnie Mu. Dosłownie wygląda jak krówka. Jak mała krówka, jest przesłodki. A my teraz będziemy brali udziały w zawodach, bo w końcu możemy to zrobić. Na Gaję to zawsze można liczyć. Ona już się nim zaopiekowała, już się z nim zaczęła zaprzyjaźniać. Wow, złoty medal zdobyliście? Super, bardzo fajnie, tego się nie spodziewałam. Czas na bunię, to będą jej pierwsze zawody. Nieważne jak jej pójdzie, może jej nawet pójść źle. Ważne, żeby już jakieś doświadczenie nałapała. Jak ktoś do nas dzwoni, hej, ty podobno... Hej, podobno ty i Aurelio przyjaźnicie ze sobą, on jest naprawdę fajny. Nie. Ej, trochę mi śmierdzi ta Kassandra. Myślałam, że ona będzie naszą najlepszą przyjaciółką, ale dziwnie się zachowuje. Dała się podrywać naszemu chłopowi. Teraz dzwoni i mówi, że on jest super. Może on kazał jej zadzwonić, jak myślicie? Jakie szczęście! Udało się Buni. Ej, słuchajcie, jak super. A teraz robimy sobie mistrza z Lorą. Dobra, mamy to. Udało nam się troszeczkę zarobić i jeżeli chodzi o skoki, to mamy tylko, słuchajcie, jeszcze do osiągnięcia mistrza, jeżeli chodzi o właśnie Lorę i o Gaję, ale na to musimy sobie jeszcze poczekać, bo dziewczyny za mało potrafią, ale możemy wrócić do domu, zrobiliśmy dosyć sporo pieniążków i mamy aż 6 koni, to jest niesamowite. I ja zainwestuję w taki ogromny śmietnik, bo on nam się przyda, będziemy tutaj sobie szukać różnych fajnych rzeczy. On jest eko życia i jest po prostu najlepszy. I teraz możemy nurkować po okazję w tym śmietniku. Wow, łóżko właśnie zdobyła, super! Tutaj będą trzymane panienki, a tutaj panowie, żeby nie mogli sobie wyjść stąd, niech tutaj będą. Dziewczyny też zamykam, uzupełniamy karmę, przedaję wszystkie odchody, które mamy w ekwipunku, wieszam nasze nowe nagrody i dziecięcy odcisk małych rączek, ale słodko. Możemy zwolnić już opiekunkę, dziękujemy bardzo. Lawenda i Laura są na nowej drodze życia i zobaczcie, mamy prawie 2000 simolonów i teraz możemy zrobić dla Lawendy nowy pokój, ale my nie mamy miejsca, więc słuchajcie, w przyszłym odcinku rozbudujemy sobie troszeczkę nasze rancho i spróbujemy zrobić te stajnie dla naszych koników. Jutro też są urodziny Lawendy i ja mam taką ogromną nadzieję, mam taką nadzieję, żeby ona była podobna do Lory, a nie do tego śmierdziela naszego byłego chłopaka. No ale tego dowiemy się dopiero w przyszłym tygodniu. Na następnym filmie z hodowli koni Lory. Jak to oglądacie, to już pewnie na karcie społeczności pojawiła się ankieta, gdzie pytam was, czy zostawiamy goździk, czy może ją sprzedajemy. No i subujcie mnie, żeby wiedzieć, kiedy są nowe filmy z tej strony Pia. Do zobaczenia, hejka!